idę se normalnie z rodzoną żoną do kościoła. Kościoła. O, a właśnie, to mi Kasia dobrze podpowiada. Obok kościoła. Idę se normalnie na mecza. To taki żart ekstremisty. Przepraszam. Następnym razem do kościoła Kasia pójdziemy, nie? No, to na bank. To bankowo. Nie jest śmieszne. No i teraz ja idę taką chodnikostradą cudzyńską tutaj. Normalnie ze żoną sobie idę na mecza. Idę już od 3 minut. Kasia, daleko jest na ten mecz? O matko. Jak ja mam daleko do meczów normalnie. Jakby nie mogłoby meczów być gdzieś trochę bliżej. Może na coś innego się zapiszę. Ja na razie idę na mecz. Może dam radę i dojdę. Przeszłem normalnie z Kasią z jednego końca miasta na drugi koniec miasta, żeby sobie dojść normalnie na mecza. I doszłem do tego mecza. Zaraz uwaga. Zobaczymy, czy to otwarte. Zamknięte. Zaraz będzie normalnie mecz Sebastiana. Sebastian będzie grał w kosza. Ja go będę patrzał. I normalnie Kasia i sobie go nagram. I sobie potem będę go oglądał. Wchodzimy do hali sportowej. Uwaga, zaraz będzie mecz. O, fajna. I zobaczymy, co będzie Sebastian. Wchodzimy sobie normalnie na mecz. I chłopaki się rozgrzali normalnie. Czekamy, zaraz będzie początek meczu. Ja w międzyczasie tutaj sobie tak się rozglądam i tak sobie pomyślałem, że normalnie wezmę i tutaj pomogę trochę, bo jest śrubka taka i trochę normalnie naprawię tej hali takiej sportowej, której o tutaj robię śrubkę, naprawię trochę tej hali, bo chłopaki, żeby mieli normalnie ławki poskręcane, bo one się trochę rozsypują. I sobie przyszedłem na mecz i sobie normalnie go naprawiłem przed meczem ławkę. O, i mogę sobie elegancko się i sobie normalnie byłem na meczyku. Obejrzyłem sobie normalnie mecza, Seba wygrał. I narzucał dużo koszów, miał asysty różne i teraz sobie normalnie po takim meczyku sobie z Kasią wracam do domku i sobie coś dobrego zjem, ciepłutkiego. Ale uprawianie sportu nawet na trybunach też jest zdrowe. Na pewno zdrowsze niż siedzenie przed telewizorem albo przed komputerem. Troszkę sobie pokrzyczeliśmy, pośpiewaliśmy pieśni bojowe i kibicowaliśmy dzielnie. I było fajnie. I fajna niedziela. Oj, znowu idę obok kościoła. I znowu nie trafiłem sobie. Teraz ja wracam z mecza. Coś nie mogę do tego kościoła trafić. Zawsze chybiam. Jakoś tak obok mi się kurde celuje. Może następnym razem się uda. Kasia, poczekaj.